Halo, halo, cześć siema, witajcie, tu znowu Danielo, a razem ze mną jest Gregor. Cześć, jestem Gregor. A więc tak, Gregor jest tutaj lepszym graczem ode mnie, jak widać. Ja to jestem tak trochę upośledzony, jak widzicie, no ale zdarza się. Więc zobaczymy. Wyjdź, wyleś. Wyleś i nie przychodź. Dobra, gramy dzisiaj sami, w tym odcinku będę tylko ja. Tak więc Gregor opuszcza nasze szeregi, gdyż po prostu się do tego nie nadaje. Lecimy z obeliskiem. Poszedł właśnie się popłakać. Przychodzi i... Dobra, Grzegorz, wstań z tych kolan. Już nie błagaj mnie. Możesz usiąść i grać z nami. Dziękujemy. No dawaj, widzę. Masz się poprawić. Lecimy dalej. Takie mocne postanowienie poprawy. Tak jest. Dobra, Bengal. Musimy tutaj ogarnąć. Ja a propos, wiele że jest, rzeczy. Jako, nie mów nic. A propos, że jest trzeci odcinek. Dobra. Chciałbym pozdrowić moją mamę. Tatę, brata, siostrę, którego nie mam. Tak, jestem jedynakiem. Tatę też chciałbym pozdrowić. Kolegów, których też nie mam. Przykro mi. Ja tutaj przyszedłem tylko dlatego, że mi za to zapłacił. Przykro mi to, że powiedziałem, ale musiałem po prostu. Bo ja tutaj. To ja się napiję. Grzegorz, opowiedz coś o swoich ruchach w tej turze. Oj tam, no. Nie masz pieniądze kasy. Pieniądze im wysyłaj. Już. Jak to nie masz kasy? Ciowodź. Przecież zapłaciłem ci. Kurwa, zaraz pójdę po kasę, chcesz? Mam iść po kasę? Ty mi zapłaciłeś. No właśnie, zapłaciłeś i nie masz. No i wszystko ja. Ale stop. Przyznał się. Wszystko zapłaciłem ci. Wyszło. Ale tak wyszło, ale się wtopił sam. Ja pierdolę. To było zwykłe przejęzyczenie. Tak, to był strzał w kolano. Naprawiłem swoje błędy i powiedziałem to jest drugi raz strzał w kolano. Poprawną wersję. To jest strzał w kolano, widzieliście. Się przyznał przynajmniej przed wami, że mi płaci za to, a nie. Tak. Daniel. Oczywiście. Ale tak z ręką... A kto powiedział, że nie ma kolegów? Stój, ale tak z ręką na sercu, co nie? Nie. Zadam ci pytanie. Nie. Kto zapłacił za pizzę, ja czy ty? No kto? No kto? No ja. No właśnie, czyli kto komu płaci? Ale ja nie płacę tobie, tylko za pizzę. A to różnica. Właśnie, muszę cię pytać. Znaczy pizza... Pizza. Znaczy, to nie była pizza, to było wyrafinowane, wykwintne danie włoskie. Tak. O nazwie... P-I-Z-Z-A. Nie, przegrasz. O kurwa, zapomniałem, że to nie ta mocna armia, ale... Może się uda, mamy tu... O kurwa. No masz kurę przeciwstawienia, to jest ty zajebista strefa, wiesz? Oh fucking shit. Chyba dostanę w pierdziel. No, raczej na pewno. I to też. Srogi. Gregor, zacznijmy od nowa. Nie. Ta gra zaczyna powoli mieć sens. Tym bardziej, że on nie potrafi na pierwszą jednostką trafić. Pierwszą lepszą. Ale mu przetrzebam dupę. Ja to przegram. Oj, to masz takie artefakty. Nie, Gregor, to jest bez sensu. Ale to jest piękne. Dobra, będzie 2-1. A nie, ale nie zapisaj gry, przecież stój. Autosave. Mam nadzieję, że autosave nie jest zapisany. Jak to będzie 3, tutaj jest pierwszy miesiąc, czwarty dzień. Autosave. Widzicie, kto cały czas... Autosave. Widzicie, kto cały czas to robi. Ja nie robię tego cały czas. Zrobiłem to drugi raz. Przyznaję. Nie. Weź to usuń. Usuń. Grzesiu. P. To jest na razie to drugie, no? To. No i co? No i co zrobiłeś? Ja się pytam. Pierdolę. Wpisałeś Daniel oszust i widzisz, wyszło kto jest oszust. No właśnie. Wyszło szydło z worka. Dobra. Jak ja mam tu nie kaszleć się dynerwo. Zero szacunku. Idź tam. Grzesi. A przynajmniej z dużej litery jestem, wiesz? Z wielkiej. Nic z tego. Się nie liczy. Grzesi. Tak. I to jest Hachment. Hachment.
To jest oszust. Zrobiłem mist klika, no. Mist klika zrobiłem. Tak, kurwa, ci mówię, nie rób tego. Co? Co? Dobra, lecimy, zrobimy. Ale wiesz, że możesz zatrzymać, jak idziesz? Wiem. Prawym przyciskiem myszy. No, to czemu tak którego zrobić? Nie zdążyłem nacisnąć. I zrobiłem mist klika. Jaki ty masz kawał drogi tam? Dobra, jedziemy jeszcze raz. A? Aha. A wcześniej dałeś radę? Nie widziałem, gdzie idę. Dobra, lecimy do wiatraku jeszcze. Wilczy, wybieg. No po prostu... No zdarzają się takie rzeczy, no. Ja powiem wam tak, jeżeli chcecie... Każdemu się może... Jeżeli chcecie subskrybować kanał Daniela, to zachęca was do tego bardzo serdecznie. Tak, to jest prawda. Zachęca was do tego bardzo serdecznie, bo pomożecie w fundacji Pomagamy Ułomnym. Głodnym? Ułomnym. Tobie? No nie, no. Aha, no tak, no jestem sponsorem właśnie tejże fundacji, więc ci pomogę, oczywiście. Jak tylko będziecie mnie subskrybować. Tego nie powinniście takich ludzi subskrybować. On grają na uczuciach, jak widzicie, tylko... Na jakich uczuciach? Chcę ci pomóc. W końcu zmądrzeć. Ale jak widać, nie chcesz. Możesz mi pomóc, wysyłając pieniążki. Właśnie. Wpłać charytatywnie dla mnie pieniążki. Masz 3 złote. Panda dał ci 3 złote. To nie są 3 złote, tylko 3 kawałki złota. No przed chwilą powiedziałeś, że papierkowy pieniądz. Nie przed chwilą, w poprzednim odcinku. Panda 13 040. Panda. Szefie, kierowniku. Dobra, dam ci 3000. Kierowniku, daj trochę pieniążka. 3000 ci dam. No każdy pieniądz liczy, bo w końcu jak będzie plaga, to ja się zesram na miętowo i malinowo jednocześnie. Będzie przyjemnie. Przynajmniej dla ciebie. Bo poczujesz ciepło. Poczuję miłość. Poczujesz miłość. Poczujesz, co to znaczy mieć ciepło obok siebie. Albo pod sobą. Okay. Wiecie, na tym nagrywaniu z czego się najbardziej cieszę? Że pozwoliłem ci tutaj być. Nie. Tego, że po prostu nie słyszę połowy jego pierdolenia z tego względu, że mam tu słuchawkę wsadzoną tak głęboko, że mi to ucho prawie nie działa. Ale my nie chcemy słyszeć, co masz głęboko. Prawda? Grzesiu, odkaszlnij. Nie chciałem kaszleć. Chciałem po prostu pokazać zażenowanie, jakie po prostu jest tutaj poziomem. Poziomem. Raczej jego brakiem. No przykro mi, Grzegorz. Bardzo, bardzo mi przykro. Mi niestety nie jest. Ile ja ci mam wysłać, panie? Bo ja też mam tutaj problemy finansowe. Ale wyślę ci, wiesz, wyślę ci 5000 chociaż. Dziękuję. Chociaż nie zasługujesz na to. Jesteś jaki? Pomarańczowy? Tak. 5000. Starczy mi, no niczego to. Dzięki. Dobra. Jestem jasno niebieski, wyślij mi. Za późno. Masz Grzesi. Nie, danie jest małe. Zero szacunku. Dla samego siebie. Zbieramy armię. Oczywiście mam mało pieniędzy. Pieniądze! Skrzynkę. Wezmę doświadczenie, co mi to? Po co innego miałem wziąć? Kasy? To jest cholera. Jak ty mi wysyłasz? Bo jestem dobry. Dobroduszny. I ci dałem. Trochę na inaczej. A ty nawet many nie masz. Jesteś tak biedny, że nawet many nie masz. No to jest prawda. Blo. Przez chwilę myślałem, że ty nie słyszysz tego, co ja. Bo potem się zorientowałem, że my to samo słyszymy. No tak. Weźle mi mózg musiał to przetwarzać? No domyślam się. Znając ciebie. Chyba jednak mnie nie znasz. Właśnie dostałem radę bardzo szybko z tym. Właśnie widziałem. Ale mam fajne zęby tutaj zrobione. Teraz się skapłem dopiero. No. Fajnie to wygląda tutaj. Jest dużo rzeczy. Zamiast jarać się tymi detalami. Sama cytadela jest na przykład z zewnątrz. Inna tekstura jest. Tak. Inaczej to wygląda. Wszystko inaczej wygląda. Znaczy nie cytadela, tylko jak się nazywa ten z czarnymi smokami? Lochy. Lochy, no. Lochy są zmienione.
Bo Cytadela to tam, gdzie są tytany, nie? Ja Cytadelę ja mam. Fortecę jest tytanami. Aha. Właśnie sobie zapewniłeś rundę dodatkową. No spokojnie, rozpykasz go. Jeśli no. potrafisz. Dużo mocy ma. Ma wskrzeszenie. Wskrzeszenie? Mhm. Oh my god. A ty nie masz many nawet. No, będziesz miał książkę. Czekaj, 1, 2, 11, 10. To jest moja przewaga. Jego przewagą są te wszystkie jednostki, które tu widzisz. Macie chuj. No i w ostateczności mogę uciec zawsze, nie? Stracisz wojsko. To jest druga strona medalu. Styki są moją potęgą. Muszę tak zrobić. Nie, to nie widzę. Dobrze, to chujowo wygląda. Jakby nie one. Szkoda, że zablokował ci, nie? Teraz kuszynków. Tak. Bo ci łucznicy zadają sporo obrażeń, to fakt. Paradoksalnie tak. Nie no, na wcirej to niezłe. No te ważki mogą ci w jakiś sposób pomóc jeszcze, nie? One... Nie, nie pomogą. Tych chimer ma dużo. Prawda jest taka, że jakby nie było ich i ich, tej dwójki, to ich rozgromią bez problemu. A wtedy by na pewno nie zaatakowali też. Nie no, tego... Te hydry tracisz, nie? Wszystko tracisz. Jeszcze jeden atak. To tracę. Nie ma jednostki, której nie tracę. No niestety przegrasz to. Chyba, że możesz się podać za kasę. Wtedy odzyskasz część armii, nie? Jeszcze musi ktoś zginąć. Kurwa masz. No nie, nie dasz rady. Nie ma nawet opcji. Jeszcze jakby ci nie zablokowali tych łuczników tak. i mógłbyś z nimi strzelać, to jeszcze jako tako... A bo ja mam 0 złota, to mi to chuja daje. 0 masz? No. Wydałeś wszystko? Dlatego mi wysłałeś przecież. Macie chuj. No zawsze możesz po prostu odejść bohaterem. No. Chociaż... Lepszy rys niż nic. No zawsze mogę patrzeć do końca. Ale to i tak byłbyś rozgromiony. Nie wiem, czy udałoby Daj ci się za światy, uciec. Proszę cię. A gdzie są zaświaty? Tu dasz? Nacinij tu. Zobacz. O cholera. Znaczy wiesz, szczerze mówiąc, nie jest ich dużo. No tutaj też nie ma ich dużo, no garść to chyba nie jest dużo. Nie umie ten, nie ma rozeznania akurat co do nazw tego. Ale to ma dosyć spore znaczenie, nie? Ile czego jest właśnie w tym względzie. Dobra, wiesz co, ja bym poszedł sobie na te dwa miejsca. Muszę to zrobić przemeblowanie. Tak zwane. Kurwa, to mam pecha. Ta nie, kula, nie tak... bez sensu, nie? No. Co to jest? Łuk sobie po prostu. Niweluje wszystkie... Nie, to bez sensu też jest. Tyle. To się przyda temu bardziej, bo on tam... A za wojsko? Nie ma za dużo. Kurwa. To jest najważniejsze. Ale i... No właśnie, tu jest część ulepszona, część to nie. To weź to, co możesz, to no, przerzuć sobie po prostu. Przed trzeba hemotów na 16 goblinów nie polepszanych, nie? No i tak to ulepszę w każdym razie, nie? Nie. Prędzej czy później. Znaczy no, postaram się to zrobić jak najprędzej, nie? Później. Zresztą muszę iść obiema armami do... Do? Do zamku. Chociaż no nie no, tu mi bym poszedł na te dwa miejsca jeszcze. A tutaj bym może kupił w końcu jakąś gildię magów, może zacząłbym jakąś magii używać. Na przykład tutaj mam oszczepienie. Aha, bo tu jest tylko trzypoziomowa gildia magów. Tak. Kurde, trochę bez sens. Bo nie będzie tych wrót wymiarów. U ciebie też są chyba trzy, nie? Jeśli dobrze pamiętam, to chyba tak.
Mam nadzieję, że źle pamiętasz, kurwa macie. Ale są jeszcze inne zamki, nie? 2300? Co 2300? Kasy? Wysłałeś mi przecież, nie? W żadnej rundzie. Dobrze, tylko że ja kapi... Kurwa macie. W poprzedniej rundzie ci wysyłałem. No to chodzi, już wiem o co chodzi. O co? Kupiłem bazyliszki. No, widzisz? No nie powiem. Jestem niezłej czarnej dupie. No tak trochę. Raz. Kyry. Kyry, ale jestem. Dwa. Trzy. Mam nadzieję, że czatan idzie. Cztery. Oni są razem w sojuszu, nie? Ta trójka, no. Chcą ci zrobić wjazd na chatę. Dlatego mówiłem, że ten zamek to jest najciekawszy. Dlatego... Bo charakteryzuje się czym? Największą obronnością. A nie będą atakowali tego, który charakteryzuje się większym atakiem. Bo ich przecież rozgromię. Ty masz mocną dupę, ja mam mocnego... Dupa. No wiecie. Mocnego dupa. Mocnego dupa. Że nie widzę tego. Jeszcze wylądował u ciebie. No dobra, ten nie poszedł, ten też. Jeszcze. Więc masz jeszcze parę tur spokoju. To jest żałosne. Dobra, lecimy na te przerazy. Zrobimy tutaj czystkę. Mam nadzieję. Dobra, na razie tam sobie czekaj. Ty tutaj napierdalaj. Mogłeś ogromnie ściągnąć kontratak. No dobra, już. Już trudno, nie? Się mówi. Idę temu ściągnąć. Co? Idę go ściągnąć, no. Gdzieś idę jemu ściągnąć. No bo nie myślałem o tym. Dobra, tego wyjebie gdzieś tam w chuj. Wyjebie w chuj. Bo ma w chuj mocy. Na tamte trzy polepszone. Nie mów mi co mam robić. Dobry ruch. Ja ci tu... Dobra, ty mi... Straty niweluję tak. Do zera. Mi chcesz wygrać... 8000 złota. No, tak po prostu. Wysłałbyś mi. Czekaj, to wyślę ci po pierwszym dniu, co? Kupię wszystko i ten, ci wyślę. Po pierwszym dniu to już będziesz innemu wysyłał, nie mi. Spokojnie, jeszcze do ciebie nie dojdą. Jeszcze długa droga ich czeka, zanim dojdą. To ja do nich dojdę. A ty do nich dojdziesz prędzej. Nie, bez sensu. Dzień przed. Bez sensu. Bez sensu. Bez sensa. Bez sensu to jest to wszystko. Teraz pomyślę. Dałoby trochę was kupić. Kurde, ale ty strasznie jesteś z kasy wypłukany. A czemu tak? Co żeś robił? To jest narkotyki. Widać. Lewa jasna. Ludzie będą hejtować. Ciebie. Chuju! Co ty wziąłeś sobie za kamunia? Co to za kamunia? Czemu on tak hyrlo? Co to za gruźlik? Co on na kopalni robi? Na grubie! Jakiej grubej? Na grubej, Bercie! Gruba. Ono tu. Profesjonalny youtuber, nie? Tak. Właśnie jest bity. Sprawdza się czystość palców. Mam czyściutkie. Kurwa, ale obcięte. Kurwa, ale obcięte.
Nie no. Patrz jak sobie ulepszę ładnie. Widział już ty to, synek. Widział już ty to. To i tak muszę podejść główną armią jeszcze. Główną. Główną. Gównianą armią. Powiedział gówniana armia, jakby nie to, że straciłem całą swoją armię, nie? Cóż. Życie. Zdarza się. Tak to już jest. Bywa. No, także bywa. Tak to było. I nie mam hajsu, żeby ci wysłać. Przykro mi. Ja też muszę tutaj mocarza zrobić. Mocarza z krwi i kości. No. Aha. Ja w ogóle goblinów nie mam. Ja mam jakieś gówno. Ty chcesz armię odpierać na nich? No nie, no ale przydają się. Mają też spory atak. Jak na podstawową jednostkę. Też mam mniej złota z tego względu, że mam wszystkie budynki poprzejmowane, wiesz? Hydry, takie dupsy. Aha, no fakt. Ja tego jeszcze nie mam. No. To by jednak no, skrzynka ze złotem dalej wisi. No to jest fakt akurat, Gregor. Tu ci przyznaję rację. A ja sobie zniknę na chwilkę. Trzeba ten wypełnić elektrolity. Elektrolity. Ja się cieszę, że nie widzicie tego. A czym by się mieli przerazić, Gregor? Czym? Niczym. Co tam robiłeś? Nie zgadujcie, co tu robiłem. To powinno mieć obostrzenia tak plus 18 minimum. Mądry do twoich przekleństw, owszem. Bardziej Gregor, do, wstydź bardziej, się. Bardziej, wstydź się. Bardziej do mojego chrylania. Gruźlica. To powinna być kwarantanna. powiem ci coś Prawda. Fajnego. Same hydry, żeby budować 3, to jest koszt 11 tysięcy okrąglone, nie? No. Tu mam 16 tysięcy. Reszty nawet nie liczę. Z tych dwóch już mam 27 tysięcy. Gdzie przez tydzień zarobisz 28. Nie, sorry, masz kopalnię jeszcze, nie? Plus 35. No, czyli jedno wielkie G, no, tak naprawdę. Najlepiej proponowałbym zrobić descent na północy. Tam są chyba dwa zamki. Trzy? To są 3-3-2? Tak, my jesteśmy jako jedyna dwójka. No. Tu jest przystań, tu jest Bastion. Forteca, a tu jest Bastian. O, fuck. Ja bym w sumie zrobił desant, bo przydałoby się. Przeszedłeś tam pomimo wszystko? Wiesz, że tu złota nie dostajesz. Czemu? Dostajesz ten, zapchlony jakiś czar. Serio? Serio. A ja w ogóle nie odblokowałem swoich czarów, tak a propos. Tak, żeby było śmieszniej po prostu. Bo po co? Cześć, jestem Daniel, polepszę sobie wieżę magów na trzeci poziom. Danielu. Nie mam na trzecim. Na drugim dopiero? Tak. Aha. Jeden chuj. Dobra, ładujemy w tego co ma więcej. To jest włopór. Poszło. Jest elegancja. Jest elegancja Francja. To bym sobie jeszcze poczekał. Tu też. To bym sobie tych polepszył. Bo to chyba dodaje ataku, nie? To co on tu rzuca, to są za krwi. A co nadaje? Chociaż? Zobacz. Nie wiem co to jest za ten. Wiem jak to wygląda. Czekaj, ile on ma ataku? 16. No to dodaje ataku. 11 obrony. To by pasowało. No. 6 ataków więcej. O, ja cię panie! Chodź, ja wiem, tyle samo pizuś.
mają tylko 10 więcej w sumie życia. Ale dobra, no. Dobra, to jest to, są najbardziej wytrzymałe, nie? Więc mogę ściągnąć kontratak. I mogę już tutaj przywalić. Tu bym tego jebnął. Tamtego. A tutaj te. Jeszcze i ogromi. Przecież nawet nie muszę. Panie. Bez strat. Zrobiłem to jak chciałem. Proszę. Proszę cię. Forów, patrz czoła, odcyfrowujesz stary napis na ścianie, który ujawnia ci tajemnicę zaklęcia ofiara. Niestety nie posiadasz księgi czarów, więc nie możesz zapamiętać tego zaklęcia. Mówiłem. Jak mi przykro. Jak mi przykro. A jak wejdę tam z powrotem, to będę mógł? Nie, chyba tak. To tak czy nie? Chyba tak. Nie jestem pewien, nie powiem ci. Mogę ci powiedzieć tak lub nie, ale cię skłamię. Więc wolę siedzieć cicho. To lepiej tego nie rób. Ten ma księgę zaklęć. A nie, bo chyba nie jest. No nie. Ma. To już ma. Może nie na tym kupiłeś po prostu. Może, no. Może. Tak zrobiłem taki misklik. Tak samo jak w pierwszym odcinku, nie na tym wziął atak. Jak to? Ale nie powiedziałeś, że będzie tam atak na 100%. Pytałeś mnie, co tam będzie? No. Jak? Przecież to są też losowe nagrody. No ale... To tylko tutaj było, co to było? Dowodzenie. No. Tu. Tak raz na milion się zdarzy. Ty tak jak wygrana w totolotka. Powinieneś normalnie wyrzucić w totolotka. Wypierdolić totolotka, tak? Tak, wyjebać go. Wyjebane. Do kosza. Wyjebane totolotki. Mieć wyjebane i wygrasz, nie? Tak. To tak działa przecież. Według zasady, miej wyjebane, a będzie ci... Dane. Nie dane. Nie? 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 Dobra. Dane? To co? Jakie dane? Robimy to? A jesteś pewien? Robimy. Na pewno? No. Czemu? Musimy. Tak? Tak. Serio? No. Ale ja nie chcę. Pa, pa. Cześć!